Cześć! Dzisiaj czas na nasze drugie spotkanie, na którym odpowiemy sobie na pytanie, w jaki sposób można opowiadać historię przez zdjęcia. Zdjęcia można oglądać na kilka sposobów. Jednym z tych sposobów jest takie czysto konsumpcyjne podejście, czyli to zdjęcie mi się podoba, to zdjęcie mi się nie podoba, to zdjęcie jest ładne, to zdjęcie jest nieładne. I takie podejście jest zupełnie okej, ponieważ jedną z funkcji fotografii jest właśnie taka funkcja czysto wizualna, czysto estetyczna, czyli te zdjęcia mają nam się podobać, mają być dekoracyjne, mają sprawiać nam przyjemność. I ja jako miłośniczka przyrody podchodzę w ten sposób do zdjęć przyrodniczych. Sprawiają mi one dużą frajdę, oglądanie ich jest wręcz taką kontemplacją dla mnie, ale nie analizuję ich szczególnie dużo, może poza tym w jaki sposób zostało zrobione. Natomiast fotografię można też czytać prawie dokładnie tak jak książkę, tylko na kartce nie mamy liter, a mamy różne symbole. Mamy ludzi, mamy ich ubrania, mamy budynki, otoczenie, mamy czas, mamy jakieś wydarzenie, mamy światło. I na podstawie tych symboli, tych elementów zdjęcia możemy dowiedzieć się dużo o kontekście historycznym, o kontekście społecznym, możemy dowiedzieć się, jak żyli ludzie i kim oni byli. I możemy również dowiedzieć się, kim był fotograf, w jaki sposób patrzył i może nawet dojść do tego, co doprowadziło go do stworzenia tego zdjęcia i co doprowadziło go w ogóle do przebywania w tym miejscu. Weźmy za przykład trzy zdjęcia dokumentalne. Na pierwszym z nich mamy intrygującą scenę przedstawiającą ruiny w środku miasta, tuż obok spacerujący i jeżdżący na rowerze ludzie, jakby tego w ogóle nie widzieli, tego nieco groteskowego otoczenia. Zauważcie, że pan na rowerze, ten najbliżej fotografa, jest w garniturze. Ma muszkę, ma neseser i kapelusz. I z jednej strony widzimy, że wydarzyło się coś złego, może wojna, bombardowanie, ale jednocześnie ci ludzie zachowują się, jakby nic się nie wydarzyło złego. Więc o co chodzi? Gdzie jedzie ten pan? Zwróćcie też uwagę na ciekawą kompozycję zdjęcia, gdzie słup jest prawie na środku i oddziela tą część z ruinami bez ludzi, która sprawia wrażenie jeszcze bardziej opuszczonej, od części z ludźmi i z kościołem w tle. Dodatkowo pozycje tych ludzi nadają zdjęciu takiej głębi i prowadzą po kolei wzrok w dal, w głąb tego zdjęcia. Kolejne zdjęcie. Tutaj dam Wam kilka sekund na kontemplację i przemyślenie tego, co widzicie. Gdy pierwszy raz zobaczyłam to zdjęcie, to pomyślałam, że jest to mężczyzna z bronią, nie wygląda na żołnierza. Prawdopodobnie upada w biegu, może się potknął albo został popchnięty przez kogoś. Nie znam się za bardzo na broni, więc nie wiem jaki to czas. Raczej przed II wojną światową, wtedy chyba karabiny były już nowocześniejsze. No chyba, że nie jest to karabin, który jest używany w wojsku. Może jest jakiś, jakaś broń myśliwa, nie wiem. Też zwróćcie uwagę na ciekawą kompozycję tego zdjęcia, gdzie mężczyzna jest umiejscowiony po lewej stronie kadru. Ta broń jest nawet lekko ucięta, a reszta kadru jest w miarę czysta. Jest duża przestrzeń, ale ona jest na tyle czysta, że i tak skupia uwagę na tym człowieku. I ostatnie zdjęcie. Trójka ludzi, morze, czysty kadr. Wypoziomowanie postaci względem linii plaży, morza i nieba to nadaje takiej dodatkowej głębi i sprawia, że to zdjęcie jest przyjemne dla oka. I czy ta kobieta jest jakąś gwiazdą, a ten mężczyzna za nią może jest jej pracownikiem? A jeszcze ten mężczyzna w tle wygląda jakby urwał się z Hollywood, więc można mieć takie wrażenie, że jest to para, może małżeństwo, może para i jakiś ich pracownik, który odsłania ich odcienia. Więc tutaj mamy jeden wymiar fotografii, taki czysto wizualny.
A teraz spójrzmy jeszcze raz na te fotografie i będę Wam czytała podpisy. Zwróćcie uwagę na to, jak zmienia się Wasze spojrzenie na te zdjęcia. Berlin, sierpień 1945 roku, kilka miesięcy po zakończeniu II wojny światowej. To prawdopodobnie ludzie, którzy przeżyli okropności wojny, mają cały czas te obrazy w głowach i teraz powoli wracają do normalnego życia, chociaż ich otoczenie wciąż przypomina im o tych strasznych wydarzeniach. W tle kościół pamięci cesarza Wilhelma, który został zbombardowany, ale w latach 50. lub 60. został odtworzony i stoi tam po dziś dzień. Kolejne zdjęcie. Śmierć hiszpańskiego republikanina na froncie pod Kordobą w Hiszpanii. Był to początek września 1936 roku. Zdjęcie jest tyle kontrowersyjne, że nie do końca wiadomo, jak powstało, ponieważ autor kilka razy zmieniał wersję wydarzeń, jednak różne historyczne dowody wskazują na to, że zdjęcie naprawdę uchwyciło moment śmierci tego człowieka. I trzecie, ostatnie zdjęcie. Francja, rok 1948. Mężczyzna niosący parasol to nikt inny jak Pablo Picasso, a kobieta to, przepraszam za wymowę, François Gillot. Mimo 40 lat różnicy w ich wieku, byli parą przez 10 lat i dorobili się dwójki dzieci. W tle siostrzeniec Pabla Picasso. W dodatku wszystkie te zdjęcia wykonał jeden fotograf, Robert Capa. Jeśli go nie znacie, to koniecznie musicie go poznać, bo to bardzo ważna postać w historii fotografii, w historii fotografii dokumentalnej i wojennej. Jestem przekonana, że wraz z poznawaniem Roberta Capy te zdjęcia nabiorą dla Was jeszcze większego znaczenia. I będąc już przy autorze tego zdjęcia, może dodatkowo zadać sobie pytania, w jaki sposób znalazł się w tej scenie, jak był ustawiony względem obiektywu, jaką relację miał z osobami, które były na zdjęciu, czy oni się znali, czy ci ludzie byli świadomi obecności fotografa. Na podstawie tego, co dzisiaj omówiłam, można wywnioskować, że szersza wiedza na temat obrazów czasem może nam pomóc w zrozumieniu tego zdjęcia, a czasem może zahamować naszą wyobraźnię. I niech to będzie lekcja dla Was, zarówno dla obserwatorów zdjęć, jak i osób robiących i prezentujących swoje zdjęcia, bo mamy bardzo dużą władzę nad tym, jak te zdjęcia zostaną odczytane.